No to będę musiał tak co 5 metrów żurawia zapuścić. Tutaj nie widzę, a do przodu też nie. Ła, tutaj się nie mogę. Tak gęsto. Nie widzę. Oj, gęsto tutaj było. Nie widzę. A tam do przodu też nie widać. Felix! Lala, kicia. Kicia, kicia. Tu jest trochę rzadziej. Nie ma. Nie widzę. Nie widać. O, tutaj jeszcze rzadziej. O, nie widzę. Może ich nie być wcale tu. Tu też nie widać. Nie. Nie ma. Nie wiadomo, gdzie ten upał się wyniosły. Nie ma. Może tutaj gdzieś. Romeo! Chodź! Julia! Chodźcie, kicie! Wracamy! Zobaczymy z tej strony. Nie ma. Chodź, Julia, Romeo, chodźcie. Chodźcie, idziemy. Romeo, no, widzicie? Gorąco. Nie chcę iść. Chodź, Romeo. Wracamy. Klei mi się wszystko. To sobie wyobrażam, jak się koty muszą czuć w takim futrze. Przecież to futro i w zimę, i w lato. Chodź, Romeo! Idę tam powoli. Chodź! Romeo, chodź! O, nie chcę jeść, mówiłem, gorączka to... O, poleciał tam. Cofnął się Romeo. Poleciał w drugą stronę. Gdzie on poleciał? Nie wiem, gdzie poleciał. Zniknął mi. A Julcia jest. No. O nie! Felix jest. Ha. No widzisz. A ja cię szukam. No, przez przypadek. W kwiatkach się położyłeś. Juniek, w kwiatkach się położył. Jo, gorąco, nie, Felix? Gorąco. Chodź, w cień idziemy. O. Julia jest?
Chodź, Julia. Chodź, Kicia. O, to jest Romeo. Ten Felix, Julia. O. Julia, nie bój się, chodź. Felix jest pożyteczny i przyjaźnie nastawiony. Nie Felix? Zobacz, ona nie chce. Widzisz? Położyła się tutaj. No. Co, Julcia? Boisz się Feliksa? Nie bój się. Chodź. Felix ci krzywdy nie zrobi. On się przywita z tobą tylko. Nie Felix? O, Felix to jest w ogóle chodzący spokój. Przecież tutaj jak były trzy kotki podrzucone, to on je adoptował. One siedziały z nim z obu stron, a on w środku, taki maharadża. Patrzę, czy Lala tu gdzieś jest, ale nie widać. Ona może poszła do lasu. Ona to w sumie taki kot, albo całkowicie poleśnym, albo półleśny. Nie ma krwi takiej czystej kota domowego. No dobra, to starczy tyle.